Witajcie, witajcie w przepiękne niedzielne popołudnie. Kolekcja, której użyłam, Baby Joy, piątek 13. Do wykonania tego albumu, jak już śledziliście mój tutorial, zużyłam po połowie trzech wielkości bloczków. Bloczek 6x6, 6x8 i 12x12 cali. Zużyłam połowę każdego z nich i jeszcze tutaj Wam pokażę, jeszcze trochę mi zostało. To są elementy do wycinania tej wersji dziewczęcej, a tutaj jest co mi zostało z tych kolekcji. Na upartego mogłabym to użyć. Czyli zostało mi po prostu niewiele. Album jest gruby i to bardzo gruby. Pomieści dużo zdjęć, nie liczyłam ile pomieści zdjęć. Na okładce mamy recyklingowy shaker z folderu do embossingu, który kupiłam sobie w Akcjonie. Obłożony jest resztką tapety. Tak wygląda grzbiet. A tak wygląda tył, tylko po prostu element do wycinania z moją pieczątką. I teraz tak, wielkość albumu to jest 6 i bodajże 3 czwarte. Tak, 6 i 3 czwarte na 6 i 3 czwarte. Strony są odrobinę mniejsze. Strony są 6 i 1 czwarta na 6 i 1 czwarta cala. W centymetrach jest to jakieś 16 na 16 cm. I pomieszczą zdjęcia dużego formatu, czyli formatu 10 na 15. Na takim formacie mi zależało. I teraz tak, tak, tu mamy stronę okładkową. Rozwiązujemy sznureczek. Na mniejszych klapkach, tych zdjęciach pomieści się połowa formatu 10 na 15. Otwieramy i mamy coś takiego. I otwieramy kolejne maty na zdjęcia. I tutaj mamy belly band, taki potrójny, z dodatkowymi matami na zdjęcia. Te maty są podklejone z dwóch stron. To sobie zawiążę później. Tutaj mamy kolejny belly band, mata na zdjęcie. Otwieramy klapkę w jedną stronę. Elementy wszystkie są podklejone w taki sposób, żeby można było tutaj coś pod nie podłożyć. No, coś pod nie tutaj podłożyć. Wszystkie elementy są zrobione w ten sposób. Otwieramy drugą stronę. Mamy coś takiego. Kolejne. Tu mamy klapki w jedną stronę. Tu mamy kieszeń. Miejsce na mniejsze zdjęcia. W kieszonkach pomieszczą się maty, w tych kieszeniach tutaj pomieszczą się maty na zdjęcia formatu 9x13. A już na klapkach. Ja wiem, że to jest jasne wszystko i gdzieś to światło mi przekłamuje. Kolejna kieszeń. Światło trochę przekłamuje i trochę odbija. Dalej otwieramy. I tutaj mamy moment. I tutaj muszą się przestawić. Bo mi za chwilę coś poleci. Otwieramy, rozwiązujemy kolejny sznureczek. Tutaj mamy ramkę na zdjęcia. W ramce spokojnie zmieścimy zdjęcie formatu 10 na 15. Otwieramy do góry. W ten sposób. I tutaj mamy kilka klapek na zdjęcia w dół. Kolejna strona, tutaj mamy kieszeń, w kieszeni mata na zdjęcie 9x13, za belly bandem maty na format połowy 10x15. Otwieramy w jedną stronę i otwieramy w drugą stronę. Strony są w dwóch układach, dwie pierwsze są takie same i dwie następne są takie same. Na przemian one są w sumie. I to mamy w ten sposób. Proste, bez zbędnych ozdób i dekoracji. Myślę, że taki jest najlepszy. Taka forma albumu jest najlepsza. I tutaj mamy tak, dwie maty włożone za belly band, które przytrzymują klapki. Klapka do góry z miejscem na matę. Bok, jedna i druga. I już następne strony są identyczne, jak te dwie, które przed chwilą obejrzeliśmy, czyli duży belly band, miejsce na zdjęcia, następna strona, kolejna, otwieramy, tutaj mamy kolejny belly band na kieszeni, tej maty mamy wyklejoną papierem ozdobnym. Zostały mi te papiery, dlatego sobie pozwoliłam na wyklejenie niektórych mat właśnie ozdobnym papierem. Tu też mamy belly band.
Też z miejscem na zdjęcia, bo spodem można przykleić zdjęcie. Sobie po prostu pozwoliłam w ten sposób wykończyć. Kolejna tutaj ramka też pomieści zdjęcie formatu 10x15. Do góry. I znowu kilka klapek w dół z matami na zdjęcia. Nie mieści mi się w kadrze to wszystko. Dobra. Następnie znowu mamy kieszeń. Na kieszeni mamy belly band z dodatkowymi matami. Otwieramy i patrzymy dalej. W ten sposób. W ten sposób. Tak i tak. Tutaj też mamy miejsce na zdjęcia. Tutaj mamy kieszonkę. I w kieszonce maty. I już koniec. Na samym końcu mamy też maty, które przytrzymują nam tutaj cały ten element. Otwieramy do góry. Klapka w bok, klapka w bok. Tutaj mamy maty na zdjęcia. I strona okładkowa, która jest kieszenią. W kieszeni mieszczą się tak. Duża mata na zdjęcie. I kolejne dwie maty też na zdjęcia formatu 10x15. A na kieszeni, moment, no, wsuń się. A na kieszeni mamy wodospad przytrzymywany tutaj za pomocą karty. Otwieramy i mamy wodospad na zdjęcia połowy formatu 10x15. Tak się prezentuje album w całości, grubaśny, trochę pracy. W opisie wam podam, ile pomieści zdjęć. To na dzisiaj tyle. Jeżeli chcecie stworzyć coś podobnego, to zapraszam na tutorial. Podlinkuję wam też w opisie poszczególne elementy tutorialu, poszczególne filmy tutorialu. I to na dzisiaj wszystko. I widzimy się w następnym moim projekcie. Do zobaczenia. Cześć.